ZUS jest jedną wielką piramidą finansową, bandyckim systemem służącym do okradania Polaków, nie bójmy się powiedzieć. Na gruncie prawa cywilnego jest to nic innego niż wyzysk. Na gruncie ekonomii to jest po prostu bezsensowne, kompletnie konstrukcja. I teraz zamiast odchodzić od tego systemu, zamiast w końcu likwidować ZUS po trochu, zamiast przejść choćby na system emerytury obywatelskiej, to rząd ciągle dosypuje do tego worka, by zna coraz większe pieniądze, które są coraz bardziej marnowane, a wszyscy wiedzą, zwłaszcza młodzi ludzie, świadomi tego, że emerytur praktycznie się nie będzie, ponieważ demografia jest katastrofalna. I nie można ich dobijać, dożynać kolejnymi podwyżkami takimi jak ta, tylko po to, żeby pacykować tego trupa, który już dawno zbankrutował, bo ZUS już dawno zbankrutował, szanowni państwo, a zipie tylko dlatego, że dopłacamy do niego z budżetu coraz większe pieniądze z roku na rok. Dlatego uważam, że ZUS powinien być zniszczony.